4 w dalszym ciągu relacji Grzegorz Staszczyk. Witam Panią Radną Miasta. Dzień dobry. Na naszym sesji. Dawno mi nie było, ale jestem. Projekt Komisji Architektury i Infrastruktury Komunalnej mamy wniosku o ustalenie warunków zabudowy, zabudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania i znajomego zespołu budynków przemysłowych na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ulicy Świętego Zabrzyńca i ulicy Podgórskiej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie wniosek dotyczący ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą budowa, w tym również rozbudowa i nadbudowa oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zespołu budynków przemysłowych na zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w rejonie ulicy Świętego Zabrzyńca i ulicy Podgórskiej w Krakowie usługami w parterach budynka od strony ulicy Świętego Zabrzyńca oraz garażami podziemnymi infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu lokalizowanych na działkach nr 126/16, 126/17, obręb 12 w Śródmieście położonych w ulicy Świętego Zabrzyńca i ulicy Podgórskiej oraz dodatkowo części działek nr 150/2, 126/2, 126/17, 126/16, 128/11, obręb 12/30 oraz część działki nr 102, obręb 15/30 w zakresie infrastruktury technicznej oraz zjazdy z dróg publicznych to jest z ulicy Świętego Zabrzyńca, działka nr 102, obręb 15/30 i działka nr 150/2, obręb 12/30 oraz z ulicy Podgórskiej działka nr 138/11, obręb 12/30 z uwagi na pierwsze brak określenia ilości projektowanych miejsc postojowych na objęcie terenu. Brak określenia ilości projektowanych miejsc postojowych garażów podziemnych. 3. Zbyt wąską ulicę pod górską, która może nie przyjąć większego ruchu samochodowego oraz niewystarczająco szeroki wjazd do projektowanej inwestycji od tyle wymienionej ulicy. Paragraf 2. Trwa podjęcie podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy pierwszej Stare Miasto i jest odpowiednią na kilku udziału architektury i urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, tylko jeszcze zaraz proszę Pani Pilek, Pan Barbara. Ponieważ propozycja budowy w związku z tym, że teren, na którym przewidywana jest ta budowa, to jest starą Świętego Zabrzyńca, gazową i mostową, objęty jest miejscowy planem zagospodarowania przestrzeni do szlamu. W związku z tym zabudowa, propozycja tej budowy jest jakby zgodna z tym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego, ale nie są spełnione te przesłanki, które zostały wymienione w projekcie uchwały. Ulica Podgórska jest ulicą za wąską. Nie ma możliwości przyjęcia bliższego ruchu samochodów. Parking, tak jak poprzednio, nic się nie zmieniło, ponieważ myśmy tą uchwałę opiniowali poprzednio negatywnie. W związku z tym obecna opinia jest również negatywna. Dziękuję bardzo. Krzysztof Radowicz. Na odmianę tej wyzerwce mogę się powiedzieć, że ta wyzerwka akurat jest zgodna ze wszystkim wytycznym z tego stylu, że ona przez komisję przeszła negatywnie. Tylko chciałbym powiedzieć, żeby radni zdawali sobie sprawę, że ona jest w pełni zgodna z tymi zapisami ze studium uwarunkowanym. No nic nie będę mówił. Dziękuję. Dziękuję, proszę bardzo. Jeszcze tylko chciałem zauważyć, że to studium nie jest obowiązującym aktem prawnym w tej chwili. To jest materiał, jak pan wie, materiał wersja robocza. Więc ta wersja robocza może się jeszcze daleko, daleko zmienić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu? Proszę Państwa, jest przeciw. Kto się wstrzymał? 4. 4 osoby.
17 za, przeciw 0, 4 osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Kontynuuję realizację.